Wolą Ojca Świętego Jana Pawła II było to, aby powstała specjalna instytucja, fundacja, która by wspierała życie katolickie w Polsce, w Europie Wschodniej, w tamtych krajach jeszcze bloku sowieckiego. Chodziło o to, aby wspierać i poprzez stypendia, i poprzez możliwości studiowania różnym osobom, które miałyby potem mieć znaczące miejsce na życie swoich wspólnot kościelnych. I ta fundacja trwa. Bogu dzięki po dzień dzisiejszy. Miałem nadzieję, że jeszcze wiele, wiele lat i da Bóg dziesięcioleci będzie wspierała wielkie dzieło wspierania tych wszystkich inicjatyw, które służą pogłębieniu świadomości katolickiej, pogłębieniu także znajomości historii, tradycji, teologii, filozofii, temu wszystkiemu, co dzisiaj tak bardzo jest ważne we współczesnej, zwłaszcza Europie, która niestety jakby za wszelką cenę chciała odcinać się od swoich chrześcijańskich korzeni. I jak co roku Rada Administracyjna tej fundacji spotyka się w Domu Polskim na Via Cassia, aby zamknąć miniony rok pracy, podsumować go i otworzyć perspektywy na rozpoczynający się kolejny rok pracy. I temu służy właśnie to spotkanie, w którym biorę aktualnie udział.